Przyjmujący Adam Surgut. Libero Kamil Osiepka. Z kolejnym numerem rozgrywający Paweł Zieliński. Kolejny gracz to rozgrywający również Wiktor Nowak. Środkowy Sebastian Adamczyk. Kolejny środkowy Krystian Adamczyk. Dawid Olszewski. Również środkowy zespołu Młodej Ligi. Paweł Szmycer. Również środkowy. Numerem 12 atakujący Patryk Korpa. Kolejny zawodnik, który Wam się zaprezentuje, to Bartosz Pełka. Kolejny zawodnik Michał Dębski. Jako przedostatni na scenę wejdzie Jakub Kazuła. I ostatni brakujący zawodnik Patryk Pawłowski. Kochani, brakuje tutaj jeszcze jednej osoby, bez której ta drużyna nie mogłaby istnieć. Pierwszy trener zespołu Radosław Kolanek. W sezonie 2011-2012 jako trener zdobył srebrny medal Młodej Ligi. Wychowanek Skry, były siatkarz PGS Skry Bełchatów. Radosław Kolanek! Ogromne brawa dla nich, kochani! Brązowi medaliści! Jak na nich patrzycie, myślicie, że za 5 lat będą w pierwszym zespole PGS Skry Bełchatów? No panowie, macie tutaj wielu fanów. Witam dla fotoreporterów. Kochanie, mamy jeszcze dwie nagrody indywidualne, dlatego zaproszę tutaj na scenę przewodniczącego Rady Nadzorczej KPS Skra Bełchatów pana Waldemara Szulca. Czy jest z nami przewodniczący Rady Nadzorczej pan Waldemar Szulc? Już jest tutaj z nami. I zaproszę jeszcze dwóch młodych, obiecujących bardzo siatkarzy. Tomasza Fornala i Kacpra Piechockiego. Panowie, zapraszam tutaj do nas. Zapraszamy nie bez przyczyny. Niech się pokażą obaj. Kochani, to są nasi wicemistrzowie Europy Juniorów. Ogromne brawa dla nich. Po 18 latach zdobyliśmy medal Mistrzostw Europy Juniorów. Poprzednicy to byli m.in. Krzysztof Ignaciak i Piotr Gruszka. To o czymś świadczy. Już kolega chyba wszystko powiedział, to co można powiedzieć o naszych zawodnikach. To był pierwszy sygnał do tego, że jest złoty czas dla siatkówki w tym roku. Oni pokazali po 18 latach, że można zdobywać medale. Nieco starsi koledzy pokazali tydzień temu, że można zdobywać Mistrzostwo Świata. I takie cele możemy osiągać wszyscy razem dzięki Skrze, dzięki trenerowi Nawrockiemu, który prowadził ten zespół juniorów i doprowadził do zdobycia tego wicemistrzostwa.
Tam Bełchatów też rządził. Bełchatów będzie rządził w siatkówce jeszcze przez wiele lat. I tego wam wszystkim młodym siatkarzom też życzę. No i małe podziękowanie też dla następnych medalistów od klubu. Wszystkiego najlepszego. Ogromne brawa dla zespołu Młodej Ligi i dla naszych wicemistrzów Europy Juniorów. Ogromnie wam dziękujemy. Jeszcze raz ogromne brawa dla nich wszystkich. Panowie, dziękujemy bardzo. Ale jak spoglądają w prawą stronę, mnóstwo fajnych dziewczyn, panowie, ale trzeba pograć jeszcze trochę. Kochani, brawa dla Młodej Ligi! Jest z nami najdłużej. Jego nazwisko wpisuje się we wszystkie sukcesy naszego klubu. Cóż, tu dużo mówić, kochani. Mistrz świata, wicemistrz świata, ośmiokrotny mistrz Polski z PGS Krom Bełchatów. Jak najgłośniej, Mariusz! Reprezentant kraju i od 2 lat środkowy PGS Bełchatów. Powitajmy bardzo gorąco Sleczko Lisinacz! Z Warszawy, środkowy PGS Bełchatów. Wywalczył złoty medal Mistrzostw Świata. Na tym turnieju został uznany za drugiego najlepszego losującego. Oczywiście chodzi o Karol! Czekamy na Karola, jest i Karol! Kolejny zawodnik! Argentyńczyk występuje na pozycji przyjmującego. Jest synem byłego siatkarza Hugo, który w 1988 roku wywalczył z reprezentacją swego kraju brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu. To był taki, jak najgłośniej, powitajmy go, Facundo Conte! Mistrz Sokolnie dla projektant i największe sportowe ciacho, jak o nim mówią Bełchatowie. Wychowany KS Metro Warszawa, mistrz Polski i mistrz świata w jednym roku. Powitajcie, Andrzej Broma! Kolejny zawodnik, atakujący PGS Bełchatów. W 2012 roku był podstawowym atakującym reprezentacji Polski juniorów, która po początku trenera PG z Kujawska-Mazowieckiego zajęła 6. miejsce na Mistrzostwach Europy. Powitajcie gorąco, Maciej Muzak!
będziemy walczyć o kolejny tytuł ze Skłon Bełchatów. Jest synem argentyńskiego brązowego medalisty Igrzysk Olimpijskich. Krótko i na temat. Nicola Juliante! Nicola Juliante! Nasz wspaniały rozrywający! Młody środkowy, który z juniorami PGS Grybełchatów wywalczył w ubiegłym sezonie brązowy medal Mistrzostw Polski. Przyszłość należy do niego. Miejmy nadzieję, że razem ze Skłon to będzie kolejne złoto. Piotr Badura! Uniwersjady 2013 roku w Kazaniu. Przerwę między sezonami poświęcił na podróże oraz siatkówkę plażową. Powitajcie Wojciech Włodarczyk! No i teraz na pewno będzie bardzo głośno. Już jako junior był kapitanem reprezentacji, która w 2003 roku sięgnęła po tytuł Mistrzostw Świata. Przyjmujący czterokrotny mistrz Polski z PGS Skłon Bełchatów kilka dni temu wraz z reprezentacją Polski wywalczył złoty medal na Mistrzostwach Świata. Powitajcie gorąco Michał Winiarski! Siatkarz występujący na pozycji rozgrywającego. Mistrz Polski z PGS Skłon Bełchatów. Reprezentant Serbii Aleksa Brljović. Kochani, ale głośniej, głośniej, głośniej! Nowy libero w drużynie. Najmłodszy zawodnik PGS Skłon Bełchatów. Wychowanek klubu, ale już z dwuletnim stażem w plus lidze. Został wybrany najlepszym libero ostatnich mistrzostw Europy juniorów. Oto i on, przed najlepszymi kibicami, Kasper Piechocki! Przeciwko PGS Skłon Bełchatów. Dziś jest już z nami reprezentant kraju grający na pozycji libero, brązowy medalista Mistrzostw Świata. Powitajcie go bardzo gorąco, Ferdinand Tyle! Skra nadal będzie w części francuska. Dołączył do nas wielokrotny reprezentant kraju, występujący podobnie jak Stefan Antiga na pozycji przyjmującego. Powitajmy gorąco nowego zawodnika w szeregach PGS Skłon Bełchatów, Nicola Marszał! Szanowni Państwo, proszę o wielkie brawa. To drużyna PGS Skłon Bełchatów na sezon 2014-2015. Ale oczywiście drużyna, sama drużyna nic nie zrobi. Czas przestawić. Sztab szkoleniowy w ubiegłym sezonie bezpośrednio po zakończeniu kariery zawodniczej dostał pozycję poprowadzenia zespołu PGS Skłon Bełchatów. Jak sam mówi, zastanawiał się nad nią kilkanaście sekund. Był to strzał w dziesiątkę. Wywalczył
ze Skrą. Mistrzostwo Polski. Powitajcie pierwszego trenera, Miguel Angel Polska! Statystyki to jego specjalność. Po 4 latach prowadzenia statystyk w ubiegłym roku został pomocnikiem Miguela Falaski na stanowisku drugiego trenera. Ten sympatyczny Włoch zakochał się w Polsce i Polce. Dziś jest szczęśliwym mężem i ojcem. Powitajcie go na scenie, Fabio Storti! Powitajmy równie istotnych członków sztabu. Trener przygotowania fizycznego, Daniel Lukoja. Statystyk, Francesco Leni. Team manager, Sebastian Gaszek. Lekarz drużyny, Wojciech Łucasz. Fizjoterapeuta PGS Krochatu, Tomasz Kuciapiński. Masażysta drużyny z gry to Michał Woźniak. Mamy cały sztab. Miejmy nadzieję, że patrzymy teraz na kolejną drużynę, która zdobędzie złoto ze swoim klubem, czyli z PGS Krom Bełchatów. Marzą o tym na pewno szefowie klubu. Powitajmy gorąco wiceprezesa, pan Grzegorz Stawinoga. Przewodniczący od razu orszej, pan Waldemar Schulz. No i ten, który dowodzi tym klubem od wielu lat ze wspaniałym skutkiem. Powitajmy prezesa PGE Skry Bełchatów, pan Konrad Piechocki. Sezonu 2014-2015. Ozłociliśmy ich na sam początek i niech tak będzie też na końcu. A za chwilę niech tylko konfetti opadnie. Kochani, od razu scena zrobiła się złota. To właśnie z waszej inicjatywy wyszło to, byśmy zorganizowali pierwszy zlot kibiców PGS Skry Bełchatów. To, co widzimy dzisiaj, to jest właśnie nagroda za to wszystko, co robimy. Rok jest dla Skry bardzo szczególny. Wczoraj obchodziliśmy 10-lecie spółki.
No i cóż można sobie wymarzyć, drodzy Państwo? Odzyskaliśmy po 2 latach Mistrzostwo Polski. Nie chcemy składać pustych deklaracji. Ja myślę, że potencjał tej grupy jest na tyle silny, że będziemy bili się o to Mistrzostwo Polski, ale chyba najważniejsza rzecz, która się wydarzyła w tym czasie, to Mistrzostwo Świata, które Polska zdobyła po 40 latach. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Myślę, że Mariusz za chwilę powie od zespołu to, co chcemy zrobić. Ja tylko mam do Was małą prośbę, bo chcemy być, posłuchajcie mnie chwilę, chcemy być konsekwentni w tym, co robimy. Wróciliśmy 2 godziny temu z turnieju w Oleśnicy, nad którym mamy patronat dla dzieci niepełnosprawnych. I dzisiaj stała się rzecz wielka. Zebraliśmy dużo pieniędzy na rzecz Mateusza, dla którego graliśmy przez 2 dni w Oleśnicy. Potrzebne jest 32 tysiące euro, bo to dziecko walczy o życie do grudnia. Od jutra na Facebooku i na naszej stronie będziecie mieli wszystkie dane. Pomóżmy temu dzieciakowi, bo nam się nie udało tej kwoty dzisiaj zebrać. A na cały sezon dzięki serdeczne, bo to dla Was właśnie chłopcy grają. Dzięki serdeczne, że jesteście z nami. Specjalne podziękowania na ręce tych, którzy wywalczyli dla nas, dla kibiców polskiej siatkówki, złote medale Mistrzostw Świata. Wiele osób na pewno oglądało, na pewno wszyscy oglądali, wszyscy płakali ze szczęścia. Bardzo prosimy, zapraszamy na środek tych, którzy pięknie walczyli na tych mistrzostwach. Mariusz Mazły! Ja myślę, proszę Państwa, że wszyscy razem. Polska biało-czerwoni! Polska biało-czerwoni! Polska biało-czerwoni! Polska biało-czerwoni! Michał Winiarski! No i oczywiście Andrzej Wrona! No i oczywiście, kochani, nie złoty medal, ale wywalczył ze swoją drużyną medal brązowy. Jest w drużynie PGS Bełchatów. Również dla niego podziękowania Ferdinand Tille! Wszyscy razem dziękujemy! 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 Jeszcze wspólne zdjęcie, teraz 10-15 sekund dla fotoreporterów. Dziękujemy! Karol poprawił swoją blond fryzurę. I to jest ten medal! No i teraz, kochani, mistrz najkrótszych przemówień. Mariusz. Za chwilę, poczekajcie, będzie wszystko, spokojnie. Ja wiem, że mam dzisiaj urodziny, dziękuję Wam bardzo. Mariusz, mistrzu krótkich przemówień, prosimy Cię teraz o najdłuższe przemówienie w Twojej historii. Mariusz Mazły! Nie będzie długie przemówienie, tak jak zwykle. Cieszę się, że mogę w imieniu zespołu Was przywitać tutaj. Super, super, że jesteście z nami. Na pewno bardzo to doceniamy, bo bez Was ten piękny sport też nie ma jakiegoś większego znaczenia, bo Wy też go tworzycie. Wy tworzycie go na trybunach. Dzięki Wam ten sport jest też bardzo piękny. Także od nas na pewno należą Wam się podziękowania za to, że po prostu jesteście. Jeszcze 2 sprawy. Tak jak prezes wspomniał, z
zbieramy pieniążki na poważną operację i chciałbym, żebyśmy się wszyscy przyłączyli. My myślę, że w klubie tutaj wewnętrznie porozmawiamy sobie jutro i jakąś kwotę na pewno przekażemy. Także zachęcam do przyłączenia się do tej akcji. A druga rzecz jest taka, że dzisiaj oprócz tego wszystkiego jest Światowy Dzień Serca. Także dbajmy o swoje serce, żebyśmy mogli przeżywać takie emocje, jak niedawno wszyscy z nas mogliśmy doznać. Także mam nadzieję, że też poważnie potraktuje się tą sprawę. I dzięki jeszcze raz, że jesteście z nami. No zdecydowanie dłuższe przemówienie niż na konferencjach prasowych. Mariusz Mazły! Kapitan PGS Bełchatów, a teraz kilka słów, kochani, od tenera. Miguel. Dobra noc. First, sorry for don't speak po polsku, sorry. Now, first of all, thank you for being there year after year, for support us year after year. Dziękuję, że nas wspieracie rok po roku i że tu jesteście. Brawo! You are the most important in our club, sure. So we will work very hard to have a lot of happy days in this season. Na pewno jesteście najważniejszy w naszym klubie i postaramy się, żebyście byli szczęśliwi podczas tego sezonu. And I hope we had another big party in the end of the season. Thank you very much. Mam nadzieję, że będzie wielkie party na zakończenie sezonu. A mnie coś mówi, że to nie ostatnie podziękowania i przemówienia, które dziś słyszeliśmy. Teraz przed nami człowiek, który chyba najbardziej jest dumny z tego, że Bełchatów jest polską stolicą siatkówki, prezydent tego miasta, pan Marek Chrzanowski. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, teraz myślę, że jest czas taki prawdziwy dla Bełchatowa, dla nas wszystkich. Pomóżcie mi, bo myślę, że mieszkać, żyć w takim mieście, w którym gra KRA Bełchatów, to zaszczyt i wyróżnienie. Spróbujcie dać tyle energii, ile potraficie, aby podziękować za to, że są z nami. Jeszcze dajcie. Jesteście wspaniali. Wspaniale być prezydentem w takim mieście, gdzie są tacy kibice jak wy. Dziękuję wam bardzo, ale słuchajcie, wyszedłem tutaj tylko po to, aby podziękować w waszym imieniu, w imieniu Bełchatowa, za KRA Bełchatów, za ten sezon, który był i za ten sezon, który będzie, bo z całą pewnością będzie to sezon mistrzowski. Ale słuchajcie, wydarzyło się coś wyjątkowego. Widzieliście, przeżywaliśmy to wszyscy razem, tu w Bełchatowie, każdy w swoim domu, a i również wspólnie w pubach, wszędzie, gdzie było to możliwe. Mistrzostwa świata. 74 rok. Kto to pamięta tutaj na tej sali? Kto? Nikt. Chyba tylko ja, bo ja jestem lekko taki podstarzały. Ale słuchajcie, był taki moment, ale to było dawno. A teraz za sprawą ludzi z Bełchatowa, tych, którzy stanowili o mistrzowskiej skrze, zdobyliśmy mistrzostwo świata. Dlatego w waszym imieniu chcę mistrzom świata podziękować. Myślę, że to są pierwsze podziękowania i powitanie ich tu, na naszej ziemi, tu w Bełchatowie. Słuchajcie, Mariusz Wlazły, Michał Winiarski, Karol Kłos i Wrona. Słuchajcie, pozwólcie, że w waszym imieniu podziękuję im symbolicznie, a później będziemy myśleli, jak ich jeszcze nagrodzić, jak ich wyróżnić. Wszystkiego dobrego, dużo oklaski dla nich, dajcie czadu! Panowie, krok do przodu, Wrona też. Andrzej Wron. Na tej sali wszystko jest możliwe. Thank you.
Bardzo prosimy do wspólnego zdjęcia Mariusza Blazego, Karola Kłosa, Michała Winiarskiego i Wronę. To będzie nam towarzyszyło przez cały sezon, kochani. Ja będę zawsze czytał tylko Wrona. Panie prezydencie, proszę do zdjęcia. Andrzej, od dzisiaj straciłeś imię. No to uwaga, ja Wrona, wy Andrzej. Wrona? Andrzej! Panie prezydencie, zostanie w głowie. Brawa, dziękujemy serdecznie. Dziękujemy panie prezydencie. Jak zawsze z uśmiechem, jak zawsze radośnie, no ale tak właśnie trzeba zachowywać się na scenie, kiedy to mamy wspaniałą drużynę. Szanowni Państwo, jak wiemy, każda drużyna potrzebuje partnera tytularnego, strategicznego sponsora. I chcemy teraz bardzo serdecznie podziękować PGE Polskiej Grupie Energetycznej, że kolejny sezon jest z nami. Brawa dla PGE! Dziękujemy! Ale to nie koniec. Zapraszamy na scenę przedstawiciela firmy Honda, która w tym sezonie będzie jednym ze sponsorów technicznych klubu. To właśnie pięknymi samochodami tej firmy jeździć będą w tym roku nasi siatkarze, trenerzy i mam nadzieję, że również główny speaker. Zapraszam na scenę przedstawiciela Hondy, pana Bogdana Szczepańskiego, który wręczy kluczyki. Nie mi, nie, spokojnie, to później. Wręczy kluczyki trenerowi Miguel Falaska. Od dzisiaj jeździ Hondą i Fabio Storti. Fabio, dla ciebie również kluczyki. No i teraz do mnie, tak. Okej, uścisk dłoni jest. No i oczywiście od wielu lat, kochani, właśnie dostałem informację, że może nie Honda, ale ucho dostanie Renault Sajewicza. Dziękujemy, dziękuję bardzo panie prezesie. Dziękujemy, Renault Sajewicz, dziękujemy. Też są z nami w tym sezonie. Ale teraz nadchodzi ten moment, na który tutaj czekają wszystkie dziewczyny w pierwszym rzędzie. Cały czas tutaj podśpiewują. Widząc ten nieschodzący uśmiech, a tu pięknie mi napisali na twarzach naszych siatkarzy, to prawie jak prezenty pod choinkę. A propos prezentów. Michał, mamy coś dla ciebie. Poczekajcie. To nie to. Prezentem będzie zdjęcie z DJ-em Ucho. Ale sobie fotę zrobiłem z mistrzem świata. Dobrze, słuchajcie, to teraz, jak wiecie, kończę dzisiaj 18 lat. Na tyle wygląda, kochani. I tak też gra. Tyle energii w nim. Zaśpiewamy? Damy radę? Uwaga! 100 A drużyna? 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Michał! Winiarski! Michał! Winiarski! A teraz Michał, kolejna niespodzianka. Zaśpiewali dla ciebie kibice, a teraz zaśpiewa dla ciebie cała drużyna PGS Bełchatów. Bo ich nie słyszałem. Proszę wszystkich o ciszę. Posłuchajmy, jakie to talenty kryją się pod tymi dresami. Michał. A, Michał powiedział, że trener jako pierwszy. Może być happy birthday, okej? Okay? Feliz cumpleaños. 100 lat? Okej, 100 lat. 100 lat, 100 lat. Nie sije, sije na sto raz, nie sije, sije na
Jeszcze raz, jeszcze raz. Nie sije, sije na. Nie sije na. No dobrze, no to jak to po kolei zlecimy, odśpiewają nam... Nie? Wszyscy nie? Nie chcesz. Ja myślę, że jako jubilat dwa słowa do swoich kibiców. Bardzo proszę. Dziękuję wam bardzo. Naprawdę przez tak liczne grono jeszcze nigdy w życiu nie miałem odśpiewanych 100 lat, dlatego dziękuję wam bardzo. Powiem wam też, że nominowałem trenera, bo liczyłem na to, że nie zaśpiewa i mnie bardzo zaskoczył. Michał, wróć do drużyny. Słuchajcie, najlepsze jest to, że Michał mówi, ten w ogóle nie rozumiał, się śmieje. Dobrze, mamy drużynę, cały sztab, mamy prezesów, głównego speakera, brakuje tylko kibiców. Za chwilę wspólne zdjęcie z kibicami. Klub Kibica, zapraszam serdecznie, Klub Kibica PGS Krybełchatów na scenę. Proszę, brawa dla Klubu Kibica, są wszędzie tam. Zawsze tam, gdzie oni, zawsze najgłośniej, nawet na halach, gdzie na wyjeździe, kochani, mnóstwo kibiców drugiej drużyny, oni są najgłośniejsi. Klub Kibica PGS Krybełchatów, proszę o brawa! Drodzy państwo, za chwilę wspólne zdjęcie. Boże, jaki duży ten klub. Jaki prezes, taki klub. Kochani, proszę, Klub Kibica. Klub Kibica siada przed drużyną, ok? Bardzo proszę, kochani. Klub Kibica siada przed drużyną. Chociaż i tak nawet gdyby podskoczyli, to by nie zasłonili twarzy zawodników. Kochani, wszyscy usiądźmy. Teraz 30 sekund za chwilę dla fotoreporterów. Musimy troszeczkę się tutaj jeszcze bliżej, dobrze? Panowie, troszkę bliżej. Tutaj przód, Klub Kibica. Przyjacielu, musisz przykucnąć. Klub Kibica siada. Chłopaki, pszczoła tu się kładzie, pszczoła, kładź się z przodu. No muszę trochę pomóc tutaj, aby wszyscy się znaleźli na tym zdjęciu.